Ulica Bankowa w Jeleniej Górze to bardzo specyficzne miejsce. Od czasów komuny do dzisiaj działają tutaj cinkciarze. Mimo że kantory są otwarte od dawna, to wciąż można wymienić walutę na ulicy. Sprawa, o której chcemy Państwu opowiedzieć, ma swój tragiczny początek w tym miejscu. Mężczyzna zaginął w 2001 roku na początku grudnia. Ta sprawa wciąż jest niewyjaśniona. Przyjechałem na ulicę Bankową, gdzie, że tak powiem, ojciec trudnił się fachem, którym się trudnił. Zamieniłem z nim kilka zdań, ale z tego, co pamiętam, no to się spieszył z kimś, bo był umówiony na jakąś większą transakcję, wymianę walut. On od dłuższego czasu, jak się z nim spotykał, więc to dać na takie zasadzie, że oni mogli mu dać o wiele lepszy kurs, mógł o wiele więcej zarobić i tego skusiło po prostu, żeby robić z nim transakcję. Na przykład spotkali się, nie wiem, 5 razy, 6 razy, on nabrał zaufania już, tak? Na przykład na początku mogli mniejsze sumy, na przykład 20 tysięcy marek, 10 tysięcy marek, a w miarę jak on więcej zarabiał, coraz bardziej był pazerny, no to młodzi, no to dlatego od tego Jacka pewnie pożyczył pieniądze, bo się mówili już na taką dużą transakcję, nie? No i tutaj już go tak napaśli, że mu powiedzieli, no to dobra, no to teraz weź, nie wiem, 60 tysięcy euro, czy 60 tysięcy marek, nie? Bo jest fajny kurs, to i tam. No, jak już wiedzieli, że on będzie miał o wiele więcej pieniędzy, no to wtedy postanowili go bannąć. A ja mówię, Rysiu, ale pamiętaj, tutaj sprzedajesz, masz pewne pieniądze, więc wszystko jest ok. A pojedziesz jeszcze coś i różnie może być. No i on wyszedł, a syn zaczął go szukać, nie? Zaczęli szum się zrobił, nie ma Ryśka, nie ma Ryśka i już koniec, Rysiu. Dzwoniłem raz, drugi, piąty, dziesiąty, telefon nie odpowiada, no wróciłem później do domu. Rozmawiam z mamą, że coś jest nie tak, no nigdy takie rzeczy się no, nie działy, że ojciec nie odbierał, gdzieś tam mógł nie odebrać, ale zawsze odzwaniał. No upływały godziny, leciały, no telefon milczał, później, tak powiem, telefon już był wyłączony całkowicie. No i ślad, tak powiem, się urwał, no w panice, no, żeśmy też już zgłosili wieczorem na policję zaginięcie. No i minęły te 3 miesiące około wtedy, plus minus od czasu zaginięcia, no i jakaś osoba no, znalazła. No ja wtedy akurat byłem gdzieś tam we Wrocławiu, no, zadzwoniła do mnie mama. No, że znaleźli ojca, no, pamiętam to jak dziś, no, pytam, mówię, co żywy? No, nie. No niestety nie, no, szybko w auto i, no i do domu. No, i co było później, identyfikacja, no, zwłok po 3 miesiącach w ziemi, no, zostaje ten obraz przed oczami do końca życia. Ile mógł zarobić, wartość? No wartość to wie pan, to różnie, nie? 2000 marek, tak? No, 2001 rok. Po 2500 marek mógł zarobić, nie? Czy jakieś pieniądze znaleziono przy pana tacie już po wykopaniu jego ciała? Znaczy wtedy tak, znaleziono. Miał w kurtce, w wewnętrznej kieszeni, z tego co pamiętam, po upływie tego czasu. Były też przez one, były tam jakieś marki, bo to wtedy były marki. I one były przestrzelone, nie wiem, albo w ferworze, że tak powiem, walki wzięli tylko tą saszetkę, a te pieniądze może zobaczyli, że są przestrzelone, zakrwawione, zostawili, bo takie były. Także były, ale to nie kwota cała, znaczy większa część, że tak powiem, została zrabowana. No. On miał, dwa razy miał już przypadki takie, bo raz go napadli, jak z domu wychodził, to go napadli na korytarzu, to że on pieniądze miał po staszewce, więc go tylko gazem tam go pobili, ale nic mu nie ukradli. I później kolejna akcja ze sprzedażą samochodu była. Też klienci, którzy umawiali się, to tak troszeczkę dziwnie to tak wyglądało, bo raz się umawiali, no nie przyszli, później się umawiali, też trochę przesuwali ten czas, no przyszli w tym czasie, pamiętam jak byłem w szkole, prawda, no, no i zrobili napad, no powiązali rodziców, zabrali też kupę pieniędzy, no, i tyle, no. Kto pana zdaniem mógł tego dokonać? Kto mógł brać udział w tym zabójstwie? Znaczy z tego, co moim zdaniem, to były osoby, które bezpośrednio się kontaktowały z ojcem przed, że tak powiem, tym zdarzeniem, no to moim zdaniem nie ma innej opcji. Te osoby albo bezpośrednio działy udział, albo były z tym dobrze powiązane, prawda? Także, że brak po prostu twardych dowodów. Tego dnia, kiedy on zaginął, to dzwonił do pana. O czym byście gadali wtedy? No, dzwonił, bo ja miałem korony do sprzedania. To doskonale pamiętam. Miałem korony do sprzedania i korony zawiozłem. Podjechałem tam na plac, gdzie oni stoją.
Nikt nie chciał, to pojechałem do kantoru i zadzwonił, jak te korony już były na maszynce liczone. I mówi, że jednak weźmie, a ja mówię, już nie da rady, bo korony są sprzedane. No byłem podejrzany, bo parę tam tygodni chyba posiedziałem w sankcji, ale w sankcji mnie wypuszczono zaraz. A można wybaczyć zabójstwo ojca? No nie, ja nie ma o czym mówić. Absolutnie. W zabójstwie pana Ryszarda musiało brać udział kilka osób. Może któryś ze sprawców lub organizatorów chwalił się tym. Jak zawsze zapewniamy anonimowość i czekamy na informacje od państwa.